Jak wygląda liczba złomowanych pojazdów w Polsce? 1skupaut. Skup Aut na terenie całego kraju. Zadzwonimy do Ciebie, podaj mail i numer telefonu. Jak wygląda liczba złomowanych pojazdów w Polsce? 2 września 2014. Nie trudno zauważyć, że ostatnimi czasy znacznie zwiększa się liczba złomowanych pojazdów. W pewnym sensie jest to zjawisko pozytywne. Świadczyć może bowiem o tym, że nieco podniósł się nasz standard życia. Stać nas na lepsze auta i dzięki temu zaczęliśmy się w końcu pozbyć aut starych, które już dawno wyszły z produkcji. Zmniejsza się dzięki temu także zagrożenie na drodze. Musimy bowiem pamiętać, że stare, niesprawne auta stanowią realne zagrożenie. Jeżeli jednak chodzi o stosunkowo nowe samochody, które zostały zniszczone, na przykład w wypadku samochodowym, to skup aut jest zdecydowanie lepszym dla nich miejscem niż skup złomu.